Mateusz Kostrzewski po meczu Anwilu Włocławek ze Stabilem Jezioro Tarnobrzeg. Mateuszu, podstawa. Co zadecydowało o tym, że Anwil wygrał 12 punktami dzisiaj? Na pewno pierwsza kwarta i to, jak podeszliśmy do tego meczu. No, rzuciliśmy swój styl gry od pierwszych minut i z czasem powiększyliśmy naszą przewagę i utrzymaliśmy do końca. Ty wykorzystałeś swoją przewagę fizyczną nad Jakubem Patoką, któremu kilkukrotnie w ataku rzuciłeś punkty spod samego kosza, którego kilkukrotnie ograłeś. Czy to było twoje zamierzenie właśnie, żeby wykorzystać tą właśnie przewagę? Tak, tak. Mamy specjalną zagrywkę na mnie pod kosz, gdzie kryje mnie słabszy obrońca, więc udało nam się to wykorzystać. Mhm. Anwil właśnie w tych punktach spod kosza przede wszystkim brylował i czy to twoim zdaniem też miało duży wpływ na wynik? Myślę, że tak. Gramy okrojonym składem. Każdy dodaje z siebie 100%, nawet i więcej. I każdy dołoży tą cegiełkę do tego zwycięstwa. A w dodatku punkty spod kosza chyba muszą decydować, skoro nie siedzi z dystansu. Ty w tym sezonie bodajże 8% z dystansu i chyba nie możesz być zadowolony z tej statystyki. No nie mogę. Staram się nie forsować tych rzutów. Bardziej próbuję się skupić na penetracji, na rzutach spod dystansu, spod kosza. Więc myślę, że to są bardziej moje silne strony. Mhm. Anwil dzisiaj wygrywa, przełamuje tą niezbyt dobrą pasę w lidze. Czy to jest dobry impuls i czy to dodaje wam wiary przed kolejnymi meczami? Myślę, że tak. Każdy wygrywa, to jest dobry impuls i motywuje do dalszej, cięższej pracy na treningach. I tylko teraz to wszystko leży w naszych rękach, żeby utrzymać to. Dziękuję bardzo. Dziękuję.